Aby móc wdrażać reformy w polskim rugby, musimy postawić na edukację, na wszystkich poziomach funkcjonowania rugby w Polsce. Szkolić powinni się zawodnicy, trenerzy i działacze. Nasza konferencja jest tego dobrym przykładem. Uczestniczą w niej bowiem przedstawiciele wymienionych grup. Umiejętność czerpania wiedzy od najlepszych to środek do osiągnięcia celu. Tylko świadome działanie pozwoli nam na wypracowanie strategii działania, a tym samym osiągnięcie celu, jakim jest powszechność rugby w Polsce. Przychodzą, zbierają się, wysypują z rękawa, piszą, celem naszej organizacji będzie. Skąd się bierze cel? Potrzeba. A, no właśnie. Tak jest. I tu jest klucz sprawy. Już zaraz. Ten cel bierze się z zewnątrz. A zatem z założenia samego ta organizacja jest systemem bardzo otwartym. Hasło klucz entertainment, które będę rozumiał w ten sposób, że my musimy postrzegać swoją ofertę dla konsumentów znacznie szerzej niż tylko sport. My nie rywalizujemy tylko ze sportem. My jesteśmy w znacznie szerszej branży. My jesteśmy w show biznesie. Żeby zacząć mówić o polskim rugby, trzeba się znaleźć w Europie. Rugby obecnie i na świecie oczywiście, bo ale to my jesteśmy, na razie skupmy się bardziej w Europie. Rugby mamy właściwie dwie strefy, taką lewą i prawą. Znajdujemy się w środku, w tym miejscu i trzeba powiedzieć, że właściwie możemy być w centrum tego regionu Europy. I też w takim kontekście musimy się odnajdywać. Jesteśmy cenionym krajem, uznanym za nowoczesny kraj w środkowej Europie i tak należy zacząć również dalsze myślenie. Konfederację nasze rugby zawiązujemy, aby zapobiec upadkowi wartości, które wyznajemy jako rugbyści, aby nie dopuścić do upadku naszej ukochanej dyscypliny. Chcemy robić to nowocześnie i nowatorsko, ale z poszanowaniem wartości i tradycji. Konfederacja nie jest skierowana przeciwko komuś, jest głosem za zmianami i rozwojem. Zapraszamy do współpracy, tu każdy znajdzie swoje miejsce.